Księga druga. Świat spirytystyczny lub świat duchów. Rozdział pierwszy. Duchy. W tym rozdziale będą omówione następujące punkty. Pochodzenie i natura duchów. Prymitywny świat naturalny. Forma i wszechobecność duchów. Ciało duchowe. Różne kategorie duchów. Hierarchia spirytystyczna, rozwój duchów, anioły i demony. Pochodzenie i natura duchów. W jaki sposób można określić duchy? Można powiedzieć, że są to istoty inteligentne wśród stworzeń istniejących na świecie. Zamieszkują wszechświat poza światem materialnym. Czy duchy są istotami wyodrębnionymi z boskości, czy raczej jej emanacjami lub częściami, określonymi z tej przyczyny jako synowie lub dzieci Boga? Mój Boże, są Jego tworami. Tak jak maszyna jest dziełem człowieka. Maszyna, będąc wytworem człowieka, nie jest jego częścią. Wiesz, że gdy człowiek robi coś ładnego i pożytecznego, to nazywa to swoim dzieckiem. Swoim dziełem. Otóż to. Tak samo jest w przypadku Boga. Jesteśmy Jego dziećmi, bo jesteśmy Jego dziełem. Czy duchy miały jakiś początek, czy też istnieją jak Bóg od zawsze? Jeśli duchy nie zostałyby kiedyś poczęte, byłyby równe Bogu. Jednak są Jego tworami i są podporządkowane Jego woli. Bóg jest wieczny, to fakt niezaprzeczalny, lecz kiedy i jak stworzył nas, tego zupełnie nie wiemy. Możesz powiedzieć, że nie mieliśmy początku, jeśli chciałbyś w ten sposób wyrazić ideę, że Bóg, będąc wiecznym, tworzył bez przerwy. Jednak kiedy oraz w jaki sposób każdy z nas został stworzony, powtarzam, tego nie wie nikt. Jest to okryte tajemnicą. Skoro we wszechświecie istnieją dwie podstawowe zasady, zasada inteligentna i zasada materialna, to czy można powiedzieć, że duchy składają się z zasady inteligentnej, tak jak ciała bezwładne są utworzone z zasady materialnej? Oczywiście. Duchy są zindywidualizowaną zasadą inteligentną, tak jak ciała materialne są formami zasady materialnej. Czas i sposób powstania takiego stanu rzeczy nie są nam znane. Czy tworzenie duchów to zjawisko stałe, czy też doszło do niego tylko u zarania czasów? Jest to akt stały. To znaczy, że Bóg nigdy nie przestał tworzyć. Czy duchy powstają samoistnie, czy też wywodzą się od innych? Bóg tworzy je, jak wszystkie inne stworzenia, siłą swej woli, lecz powtarzam, że ich pochodzenie to tajemnica. Czy można powiedzieć, że duchy są niematerialne? Jak można definiować coś, gdy brakuje punktów odniesienia i gdy ktoś posługuje się niewystarczającym językiem? Czy ktoś niewidomy od urodzenia może opisać światło? Niematerialne. To nie jest właściwe określenie. Bezcielesne byłoby poprawniej, bowiem musisz zrozumieć, że będąc istotą, duch musi być czymś. Jest to niezwykle subtelna materia, tak eteryczna, że niepostrzegalna dla waszych zmysłów. Mówimy, że duchy są niematerialne, ponieważ ich istota różni się od wszystkiego, co znamy pod nazwą materii. Populacja złożona z samych niewidomych też nie posiadałaby żadnych wyrażeń, przy pomocy których dałoby opisać światło i jego efekty. Człowiek niewidomy od urodzenia wierzy, że ma wielkie możliwości rejestrowania bodźców i czyni to przy pomocy oczu, zmysłu smaku, zapachu i dotyku. Nie rozumie jednak idei, które można posiąść dzięki brakującemu mu wzrokowi. Gdy więc chodzi o istotę stworzeń nadludzkich, to sami jesteśmy jak niewidomi.
Nie potrafimy ich określić inaczej, jak tylko za pomocą zawsze niedoskonałych porównań lub przy wielkim wysiłku naszej wyobraźni. Czy duchy mają swój kres? Rozumiemy, że zasada, od której pochodzą, jest wieczna. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy ich indywidualność zakończy się, czy też po określonym, dłuższym lub krótszym czasie element, który je tworzy, podzieli się i powróci do powszechnej całości. Tak jak to się dzieje z materią. Trudno jest zrozumieć, że coś, co kiedyś się zaczęło, nigdy się nie skończy. Jest wiele spraw, których nie rozumiecie, bo wasz rozum jest ograniczony. To jednak nie powód, by je odrzucać. Dziecko nie posiada takiej samej zdolności rozumowania jak jego ojciec, a człowiek wykształcony jak osoba prosta. Powiadamy ci, że istnienie duchów nie ma końca. To wszystko, co możemy teraz ujawnić. Prymitywny świat naturalny. Czy duchy współtworzą świat odrębny od tego, który widzimy? Tak, świat duchów lub inaczej, świat bezcielesnych inteligencji. Który z tych dwóch światów, spirytystyczny czy cielesny, jest nadrzędny w porządku wszechrzeczy? Świat spirytystyczny. Istnieje on przed i po wszystkim. Czy świat cielesny mógłby przestać istnieć lub nie istnieć nigdy bez istotnej zmiany w świecie spirytystycznym? Tak, światy te są niezależne, jednak ich związki są stałe, ponieważ bez przerwy światy te wywierają na siebie wpływ. Czy duchy zajmują w przestrzeni jakieś określone i ograniczone miejsce? Duchy są wszędzie. Zajmują nieskończoną przestrzeń. W każdej chwili jest przy was kilka z nich, które was obserwują i wywierają na was wpływ bez waszej wiedzy. Duchy bowiem są jedną z potęg natury oraz narzędziami, które Bóg wykorzystuje, by realizować swe opatrznościowe plany. Jednak nie wszystkie duchy mają wszędzie dostęp. Są bowiem miejsca niedostępne tym słabiej rozwiniętym. Forma i wszechobecność duchów. Czy duchy mają określoną, ograniczoną i stałą formę? W waszych oczach nie. W naszych tak. Są one, jeśli chcecie, jakimś płomieniem, światełkiem czy eteryczną iskierką. Czy taki płomień lub iskierka mają kolor? Dla was zmienia się on od barwy ciemnej aż do rubinowego blasku, w zależności od tego, czy duch jest mniej lub bardziej oczyszczony. Zwykle wyobrażamy sobie geniusze z płomieniem czy gwiazdą na czole. Jest to alegoria mniej więcej oddająca eteryczną naturę duchów. Znak ten umieszcza się na szczycie głowy, gdyż tam zasadza się inteligencja. Czy do pokonywania przestrzeni duchy potrzebują określonego czasu? Tak, jednak czas ten jest krótki jak myśl. Czy sama myśl nie jest przemieszczającą się duszą? Gdzie jesteś, jest myśl. To dusza także tam jest, bo to dusza myśli. Myśl jest jej atrybutem. Czy duch przemieszczający się z miejsca na miejsce świadomy jest pokonywanej odległości, przebywanej przestrzeni, czy też może nagle przenosi się w miejsce, do którego chce? I tak. Duch, jeśli chce, może znać odległość, którą pokonuje, lecz droga ta może także zatrzeć się w jego pamięci. Zależy to od jego woli, a także od jego mniej lub bardziej czystej natury. Czy materia jest dla duchów przeszkodą? Nie. One przechodzą przez wszystko. Powietrze, woda, a nawet ogień są im tak samo dostępne. Czy duchy są obdarzone zdolnością wszechobecności? Inaczej mówiąc, czy jeden duch może się podzielić i znajdować jednocześnie w wielu miejscach? Sam duch nie może się podzielić.
każdy jest jednak ośrodkiem promieniującym w wielu kierunkach i dlatego sprawia wrażenie, że jest jednocześnie w wielu miejscach. Widzisz, jak słońce, które jest przecież jedno, świeci i wysyła światło na wielkie odległości, a mimo to nie dzieli się na części. Czy wszystkie duchy promieniują z jednakową siłą? Bardzo różnie. Zależy to od stopnia ich oczyszczenia. Każdy duch jest niewidzialną jednostką, potrafiącą jednak ogarnąć myślą wiele miejsc, bez dzielenia się. Tylko w tym sensie należy rozumieć zdolność wszechobecności, którą przypisuje się duchom. W ten sam sposób iskra rzuca w dal swoje światło i jest widoczna ze wszystkich punktów na horyzoncie. W tenże sposób także człowiek nieprzemieszczający się może przesyłać polecenia, znaki i wykonywać posunięcia w wielu miejscach. Ciało duchowe. Czy duch pozostaje odkryty, czy też, jak przypuszczają niektórzy, spowija go jakaś substancja? Duch okrywa substancja eteryczna z waszego punktu widzenia, lecz jeszcze zbyt niedelikatna z naszego. Jest ona jednak wystarczająco eteryczna, by duch mógł się unosić w atmosferze i przemieszczać dokąd chce. Jak zalążek okryty jest obielmem, tak i ducha spowija powłoka, którą dla porównania można nazwać ciałem duchowym. Skąd duch czerpie tę półmaterialną powłokę? Z powszechnego fluidu w każdym ze światów. Dlatego też ciało duchowe nie jest identyczne we wszystkich światach. Przychodząc z jednego świata do drugiego, duch zmienia swą powłokę, tak jak wy zmieniacie ubranie. Tak więc, gdy duchy zamieszkujące światy wyższe przybywają na ziemię, to przyoblekają się w mniej delikatne ciało duchowe. Trzeba, by przyoblekały się w waszą materię. Już to powiedzieliśmy. Czy półmaterialna powłoka ducha przybiera określoną formę i jest postrzegalna? Tak, przybiera formę według podobania ducha. Tym sposobem duch niekiedy ukazuje wam się w snach oraz może przybrać postać widzialną czy nawet namacalną. Różne kategorie duchów. Czy wszystkie duchy są równe, czy też istnieje w ich kręgach jakaś hierarchia? Należą do różnych kategorii, odpowiednio do osiągniętego stopnia doskonałości. Czy wśród duchów istnieje określona liczba kategorii, czy stopni doskonałości? Liczba ta jest nieskończona, gdyż pomiędzy kategoriami nie ma określonej jako bariera do pokonania granicy. Dlatego też można dowolnie mnożyć lub ograniczać ich liczbę. Jednak jeżeli bierze się pod uwagę ogólne cechy charakterów duchów, to ilość przydziałów można zredukować do 3 rzędów. W pierwszym rzędzie można ulokować te, które doszły już do doskonałości. Duchy czyste. W drugim te znajdujące się pośrodku drabiny. Ich głównym dążeniem jest pragnienie dobra. Duchy ostatnich stopni znajdują się jeszcze na początku swej drogi w górę. To duchy niedoskonałe. Charakteryzuje je niewiedza, pragnienie zła i wszelkie złożące, które opóźniają ich rozwój. Duchy drugiego rzędu odczuwają jedynie pragnienie dobra. Czy są one zdolne je praktykować? Mają tę zdolność odpowiednio do stopnia swej doskonałości. Jedne zdobyły wiedzę, inne charakteryzuje mądrość i dobroć. Wszystkie jednak muszą jeszcze przejść próby. Czy wszystkie duchy trzeciego rzędu istotnie są złe? Nie. Niektóre nie czynią ani dobra, ani zła. Inne, przeciwnie, czerpią przyjemność ze zła i cieszą się, gdy mają okazję je czynić. Oprócz tych są także duchy lekkomyślne czy swawolne. Bardziej nastawione żartobliwie niż złośliwie, znajdujące przyjemność w oszukiwaniu i dostarczaniu małych zmartwień, co stanowi ich zabawę.